Ah, sorri, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Ah, sorri. Tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. Ah, sorri, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Paloma. Aqui nessa sala, Paloma. Tu przyjmowałem najlepszych pisarzy w kraju. Siadaj. Na tym krześle siedzieli mistrzowie pióra. Jorge Amado, Errico Versimio, Cecilia Meireles, Clarice Lispector. Co za zaszczyt, co za emocje. Usiądę na miejscu Clarice Lispector, jestem kimś. Każda książka, którą wydałem, była dla mnie triumfem. Każdy pisarz, jakiego pozyskałem, był powodem do dumy. Teściu, jak miło! Przyszła twoja synowa i ulubiona autorka. Wpadłeś do wydawnictwa? Chciałem zapoznać Palomę z moją historią. Uwaga, ona kłuje w tyłek i namówiła mnie na publikację twoich bujd. Czego? Nie dosłyszałam, co mówi twój ojciec. Mówi o twoich wspomnieniach. Czytałam fragment, nie mogłam się oderwać. Przez ciebie przegraliśmy z Niemcami 7-1? Doczytaj do końca. Bardzo dziwne, zaczynam cię lubić. Ociupinę, ale jednak. Obejrzysz nowe propozycje okładki? Przecież po to przyszłam. Zaraz przyniosę. O nie, nie tutaj. W sali konferencyjnej jest więcej miejsca, będzie wygodniej. Chodź, teściu. Obejrzyj te, które wybierzesz. Tylko zejdźcie mi z oczu. Grubiański wariat. Chodźmy. Powiedziałem, że każdy pozyskany pisarz był dla mnie powodem do dumy. Od każdej reguły są wyjątki. A mój syn żeni się z tą kreaturą. Dobrze, że mam tylko pół roku życia. Może to, jakie piękne, trudno będzie wybrać. Świetny slogan. Popisaliście się Photoshopem, bo jesteś naszą gwiazdą. Waszą i całej galaktyki. Przepraszam, Nana chce z tobą rozmawiać prywatnie. Zaraz wrócę, skarbie. Nie zwlekaj, jesteś mi tu potrzebny. Może zrobimy zdjęcie profilowe do promocji? Lewy profil mam lepszy, zobaczcie. Piękny. Ale profil to... Wiem, nie jestem głupia, tylko taką udaję. Wiem, co to są bujdy. I odpłacę temu dziadowi. A gdzie Ewelin, moja asystentka? Nie wiem. Nie chcę być nieśmiertelna, lecz niezapomniana. Ładne? Wiem, że tak. Cztery. Akcja. Podaj do rąk. Gabi z wody. Dobrze. Zmiana rąk. Róbcie jej przejście. Dobrze, brawo. Gabi jest lepszą rozgrywającą od ciebie. Ale nie gra w drużynie, tylko trenuje z nami. Ciągle musisz mi przypominać? Ej, widziałem, piłka stop. Wy na ławkę. Wchodzą Biali i Pedro. Chodź tu.
Jesteś zazdrosny o Gabrielę? Ja? Widziałem, jak Vicente ją zaczepił i jak cię to rozdrażniło. Nie chcę tu takich sytuacji, zrozumiano? Stanowimy jedną drużynę. Przemyślcie to na ławce. Cholera. Ale dno. Posiedzicie tu we troje i pomyślicie. Jeśli będziecie cisi i grzeczni, wrócicie do gry. Jeśli nie... Jazda. Podaj. Pewne podanie. Pięć, cztery, trzy, dwa. O nie. Szłam za nim aż do drzwi, żeby mieć pewność, iż interesuje się mną sławny Sherlock Holmes. Piłaś? Nie poznajesz? Nie bardzo. To zdanie Irene Adler z Przygód Sherlocka Holmesa. Marketingowcy robią jakąś kampanię? Nie uważasz, że przypominam Irene Adler? Raczej nie. Irene jest niebezpieczną uwodzicielką, złodziejką i kobietą fatalną. Fatalną? Ja nie jestem fatalna, prawda? Powiedz marketingowcom, żeby to poprawili. Dziękujemy za twój wkład. Powiadomię ich. Dzięki. Robimy drugie wydanie Sherlocka Holmesa? Chyba zostało anulowane. Tak? Szkoda, to jedna z moich ulubionych książek. Jestem upokorzona i zraniona. Nie dokładaj mi. Szczerze ci dziękuję. Całe dnie siedzę skupiona nad trudnymi, głębokimi tekstami. Chwila uśmiechu to podstawa. Nie tobie chciałam się przypodobać. Poważnie? Nie mów. Powiedziałaś, żebym zapomniała o Felipe, że nigdy nie będę jak Irene Adler. I miałam rację. Szaleję za nim. Musiałam spróbować, oczywiście. Trzy razy czytałam książkę, obejrzałam cały serial i co? Nic. Irene Adler to projekcja stereotypu kobiety. Powstała w maczystowskim umyśle XIX-wiecznego pisarza. Nie rozumiesz? Rzecz w tym, że kobiety fatalne, zmysłowe uwodzicielki istnieją tylko w filmach i książkach. Ale co robić, skoro takiej pragnie Felipe? Znajdź innego, nie zmienisz się w postać literacką. Zaraz. Jeśli się zastanowić, to czemu nie? Może być zabawnie, ale musimy to zrobić dobrze. My? Ojciec powinien wiedzieć, że spałeś z Palomą. Po co? Prosiła, żebym o tym zapomniał. Ma zazdrosnego narzeczonego i nie chce problemów. On już wie. Skąd? Powiedziałam mu. Przestań sprzątać. Kiedy to było? Byłam w sklepie Eugenii, kiedy się zjawił. Chyba jest trenerem jej syna. Zaczęliśmy rozmawiać i wypsnęło mi się. Wypsnęło? Wiesz, czy się pokłócili? Są razem, czy nie? Jesteś beznadziejny, wiem, o czym myślisz. O czym? Twoja narzeczona czeka, dorośnij wreszcie, bo jesteś dzieckiem. Wezwałaś mnie na dywanik, czy żeby tworzyć plotki? Ani jedno, ani drugie. Powinieneś powiedzieć ojcu o Palomie, jego danie do towarzystwa. Wcale nie. I tak mam nie za łajdaka. Zrugał mnie, bo ją skomplementowałem. Posłuchaj, o waszej nocy wiedzą wszyscy w domu. Czyli kto? Bezinia, Leia, Batista, Diogo.
Wyobraź sobie reakcję ojca, gdy odkryje, że dowiedział się ostatni. Zabije mnie. Miej trochę godności. Idź i mu powiedz. Mam wejść i walnąć. Wiesz, że Paloma, twoja towarzyszka, spędziła ze mną szaloną noc w Buzios? To nic ważnego. Leć za nią, daj to. Daj mi spokój, Don Juan siódmej kategorii. Czemu się wściekasz z taką prostacką, wulgarną krawcową? Wiesz, że byłem z wieloma kobietami. Nie wkurza mnie, że jesteś bezwstydny. Sama taka jestem. To, o co chodzi? Nie powiedziałeś mi. Nie znoszę roli kretynki. Wątpię, czy nie miziacie się w domu. Skądże nie chce mnie? A gdyby chciała? Szczerze? Tylko i wyłącznie. Ja jej nie chcę. Kłamca. Marzysz o tym, żeby bzyknąć tę prostaczkę. Co ty w niej widzisz? Mów. Albo nie mów. Nie chcę wiedzieć. Jestem piękna i zmysłowa? Nic podobnego. Do zobaczenia, wierny zespole. Proszę wpadać częściej. Bardzo nas cieszą wizyty naszego wodza. Przestań. Fałszywie to brzmi i nie pasuje do ciebie. Kochają tu pana. Nie, uwielbiają. Nie znam cię. Czym się zajmujesz? Jestem Jefferson IT. Co? Technologia informatyczna. Informatyk. Mów tak od razu, nie znoszę tej nowomowy. Jak tam sprzedaż online? Cześć. Co u twojego brata? Kiepsko. Tu nikt nie wie, że chodzi o Ramona. Jest z tą nauczycielką? Skąd mam wiedzieć jego, spytaj. Chodźmy, Palomo. Przecież nasze zaręczyny to ściema. A jeśli mimo to moje uczucia są prawdziwe? A są? Nie wiem. Straciłam rozeznanie. Zawiozę cię do domu, porozmawiamy. Nie chcę. Dobrze, jest mój samochód. Imbecyl. Kłótnia z podfruwajką? Ucieszysz mnie przed sesją chemioterapii? Chcę umrzeć jako pana przyjaciółka. Tak będzie, ale za wiele lat. Batista? Muszę mu o nas powiedzieć. O nas? To tylko jedna noc. Twój narzeczony wie, Silvana też. Wszyscy wiedzą prócz niego. To nie fair. Powiem mu. Marcos, przestań nagabywać moją damę. Wsiadaj, Palomo, jedziemy do domu. Co on o mnie pomyśli? Bez obaw, zawsze o wszystko obwinia mnie. Pomogę ci. Ruszaj. Co ci powiedział ten próżniak? Żartował sobie z ciebie? To nic takiego, nieważne. Ty
Nie wierzę, że z tobą zerwał. Jego strata. Jestem piękna, uwodzicielska i całkiem odmieniona. Mówię ci, kochana, świat jest mój. Ale co masz na twarzy? Przyłapany. Ja nic nie robię. Wiem, co robią wszyscy w firmie. Pracuję nad naszą witryną. Kłamiesz. Korzystasz z darmowego internetu, żeby robić kreskówki o żałosnych, zmysłowych uwodzicielkach. Podobały ci się? Udostępniłaś je? Powinnam to zgłosić. Nie, muszę mieć pracę. Mama jest chora, a dwie młodsze siostry. Daruj sobie, wiem, że to bójdy. Mam propozycję. Umiesz przerobić prawdziwą kobietę na taką z kreskówki? W żałosną uwodzicielkę? Kto miałby nią być? Ty? Nie ja. Evelyn. Ta tępawa oferma nie z tej epoki? Ta sama. Eu tô me sentindo diferente. Você mexeu comigo como ninguém. Acordei me sentindo potente. Simplesmente por ser. Sal. Jeszcze sól. Cześć, jak leci? W porządku. Robimy zakupy w tym samym sklepie. Jest blisko szkoły, tak jest praktycznie. Fakt. Doszłaś do siebie po tamtym? Nie. Byłam bardzo przygnębiona. Ale Vaginho wybrał swoją drogę, muszę myśleć o innych uczniach. Smutna historia, ale dobrze, że próbowałaś. I zapłaciłabym za to, gdyby nie ty. Jeszcze raz dziękuję. Pomogę ci. W czym? Umiesz wybierać melony? Chyba tak. Trzeba stukać i słuchać. Na wpół pusty. Sprawdzimy inne. Chodź, pokażę ci. Jesteś trenerem kosza, ratownikiem bezbronnych nauczycielek i w dodatku znawcą melonów? Brawo! W USA pracowałem w restauracjach i byłem odpowiedzialny za zaopatrzenie. Bardzo tam lubią melony. Po angielsku też się tak nazywają. Przepraszam. Melon. Już wiem, co cię rozśmieszyło. Popiszę się przed tobą angielskim. To jest garlic, a to pumpkin. Dynie też się obstukuje. Orange? Banana, wiadomo. Wszędzie nazywa się tak samo. A kolczochy są tam? Mamo, kiedy Ramon znów coś do nas ugotuje? Nie wiem. Mówił, że zrobi danie z moim imieniem. Słynne kurcze Petera. Myłeś ręce? Nie widziałam. Idź. Zapomniałam ci powiedzieć. Franciszka prosiła, żebym podziękowała Ramonowi. Uratował jej życie. Vaginho, nasz były kolega, znów spiknął się z dealerami. Poszła go prosić, żeby wrócił do szkoły i napadli ją. Tata, Ramon, szedł tamtędy i jej pomógł. Bardzo ładnie z jego strony. Bardzo. Mówiła coś więcej? Co robili potem? Jak to? Nieważne. Myłeś ręce? Tak. Możesz sobie nałożyć. Tonio powiedział, że widział Ramona z inną, z Franciszką. Z nauczycielką? Wariactwo. Mówił, że cię kocha. Wybaczcie, nie powinnam wam o tym mówić. Nie chcę, żebyście poruszali z nią ten temat. To sprawa moja i Ramona. Sami ją załatwimy. Jedzcie, bo stygnie. Peter, co ci nałożyć? Poproszę ryż i feijoadę. Tego nie. To zapasy na miesiąc? Mieszkam z rodziną. Z mężem? Nie, z rodzicami, dwójką rodzeństwa i bratową.
Samodzielne życie dużo kosztuje. Więcej niż zarabiam. Masz dużą rodzinę. Bardzo. I bardzo żarłoczną. Widzę po ilości zakupów. Dziękuję. Nie ma za co. Dobranoc. Zaczekaj. Tak? Spieszysz się? Nie, czemu? Uczniowie zachwycają się lodziarnią niedaleko stąd. Freskura de bon suceso. Tak, nigdy tam nie byłam. Chodźmy na lody, ja stawiam. Jestem ci to winna. Zgoda, to tutaj. Słuchaj mojego rapu, mojego kawałka. Poetą nie jestem, lecz to z serca gadka. Co ci jest? Mama była dzisiaj smutna. Myśli, że twój tata jest z Franciską, ale to bzdura. Tak myślisz? Widzisz to, co ja? Nie, to twoje. Spróbuj. Co robisz? Nie umrzesz od tego. Trzeba skosztować, zanim się skrytykuje. Jak? Paskudne. Wcale nie. Wstrętne. Jesteś nudny. Skądże? Masz taki wybór i wziąłeś śmietankowe. Co z tego takie lubię? Brak ci kreatywności. Dwie kulki śmietankowych. A ty jesteś kreatywna? Pistacje i mango polane czekoladą. Czysty obłęd. Co jest? Alicja i Luan dziwnie na nas patrzą. Chodźcie do nas. Cześć. Zapraszamy na lody. Nie chcemy przeszkadzać. Nie przeszkadzacie, co zamawiacie? Ja poproszę... Szliśmy do domu. Tak, już późno. Do widzenia, pan. Do jutra, Francisco. Jesteś zła? Jasne. Mama siedzi smutna w domu, a oni jedzą lody. Naprawdę myślisz, że mają romans? Na to wygląda. Przygnębia cię, że Alicja nie chciała z nami usiąść? Nie. To, że znam powód. Jaki? Myśli, że ty i ja. No nie, skądże? Przecież żenisz się z Palomą. Nie robimy nic złego. Wiem. I nie ja powinienem się tłumaczyć. Co szyjesz? Przedłużam spodnie Gabi, bo znów urosła. Gdybym wciąż kupowała nowe ubrania, zbankrutowałabym. Zawsze znajdujesz wyjście. Gdyby tak można było naprawić życie maszyną do szycia. Spróć szef, podłożyć, zszyć i byłoby pięknie. I tak łatwo. Ale nie mogę. Chodzi o Ramona i Franciskę, prawda? Mówi, że nic ich nie łączy. Tonio widział ich razem. Sama nie wiem. Powinnam wierzyć Ramonowi. Czemu powinnaś? Kiedy się kocha, trzeba ufać. Nadużyłam jego zaufania i okłamałam go. Skłamałaś? Tak, ale to nasze sprawy, sami je załatwimy. To nie znaczy, że on kłamie. Nie chciałam o tym mówić, ale widziałam, jak byli na lodach. I co robili? Nie całowali się ani nic, ale wyglądali na szczęśliwych. Więc to prawda? Dużo ci obiecał i oświadczył się. Wszystko tak szybko się działo. Bardzo szybko. Kładź się spać, kochanie. Już późno, a rano masz lekcję. Idź. Ja muszę chwilę pomyśleć. Kocham cię. Dobrych snów. Ja ciebie też. Imitacja, którą zamówiłem, jest perfekcyjna. Raz, dwa, trzy.
zorientuje się za 9 miesięcy. Miałam koszmarny dzień. Skarbie, a gdzie skąpa haleczka? Zasługuje na nieco wygody, przynajmniej kładąc się spać. Przed snem nie zapomnij wziąć pigułki. Dziękuję, prawie zapomniałam. Gdzie ja mam głowę? Tyle się teraz dzieje. Jeszcze gubię pigułki. Gotowe. Teraz już wszystko będzie szło lepiej. Dziś nie. Przez kogo tym razem? Ojca czy brata? Przez obu. Opowiem ci. Ojciec przywiózł Palomę, żeby poznała wydawnictwo. Serio? Tak. Ale nie to było najgorsze. Silvana odkryła, że ten babiarz Marcos spał z Palomą. Wypadła z firmy wściekła, w ataku furii. Do licha. Ale wydał w nas książkę? Oczywiście. Nie ma możliwości zerwania umowy. Sam ją napisałeś. Tak, ale pamiętasz te klauzule, które nam narzuciła? Cholera. Aż cała się spięła. Wybacz, kochanie. Ona może zrezygnować z książki w każdej chwili. Gwarantem, że tego nie zrobi, jest twój brat. Ale skoro się kłócą... Zabiję go za brak odpowiedzialności. Jeśli książka się nie ukaże, to źle dla firmy. Nieźle. Fatalnie. Fatal. Tak. Nie będę teraz o tym myśleć. To ostatni test w tym roku. Skupcie się. Uważnie czytajcie pytania i sprawdzajcie odpowiedzi. Nie spieszcie się. Powodzenia. Masz jakieś wątpliwości, Alicjo? Wiele, ale nie dotyczą literatury. Nie odwracajcie kartek, dopóki nie pozwolę. Można zmniejszyć dawkę leków? Męczy mnie ta ciągła słabość. Chcę znów chodzić na własnych nogach. I znów tańczyć sambę? Albo spełnić inne ekstrawaganckie plany, jakie układam z Palomą. Zawsze ona. Nikt cię o nic nie pytał. Mogę zmniejszyć dawkę jednego z trzech leków. Towarzystwo Palomy dobrze ci robi. Powtarzam im to. Towarzystwo pięknej kobiety zawsze pomaga. Co dzień budzę się szczęśliwy u boku pięknej żony. Ona musi tu być? Niekoniecznie. Diogo, pozwolisz? Idźcie sobie wszyscy. Ja zostaję, chcę poznać opinię lekarza. Potem pojadę do firmy. Zdrowienie w dużej mierze zależy od emocji. W zdrowym ciele zdrowy duch. Naprawdę mu się poprawia dzięki Palomie? Tak sądzę. Słyszycie, Sempy? Możemy zacząć chemioterapię? Nie mogę doczekać się tej przyjemności. Idźcie stąd, proszę. Ojciec jest szczęśliwy przy Palomie. To zły dzień na rozmowy o niej. Ma dziś chemię. Masz większy problem do rozwiązania. Co znów zrobiłem? Co? Pokłóciłeś się z Silvaną. Jesteś nieodpowiedzialny. Jeśli wycofa się z umowy, firma przepadnie. Nie wycofa się, na pewno? Wzgardzona kobieta jest zdolna do wszystkiego. Tym bardziej szurnięta narzeczona. Chyba raczej była narzeczona. Czuję swąd katastrofy. Jak ty go znosisz?
Lubisz prowokować. Nie mam do niego cierpliwości, jest nieznośny. Jestem szczęśliwy w twych ramionach. Ja też, Arturze. Całują się i chodzą po plaży. Kicz, ale ładny. Co z tobą? Karol tu nie płacze. To nie gra, płacze naprawdę. Czekałem na to. Silvana Nolasco cierpi z miłości. Przestań, to poważna sprawa. Chodzi o Marcosa? Wiedziałem, ty go kochasz. Uczę się roli. To ja, Marcos. Otwórz, porozmawiajmy. Siedź. Wytrzymaj z godnością i nie wpuszczaj go. Cześć. Wiedziałam. Wróciłeś powiedzieć, że nie możesz beze mnie żyć? Wybaczam ci. Wiem, że mnie kochasz. A kto nie kocha Silvany? Przepraszam cię. Nie chciałem cię zranić i żałuję, że dowiedziałaś się o Palomie w taki sposób. W porządku. To tylko jedna noc, sam mówiłeś. Mógłbyś zostawić nas samych? Idę. Potem mi wszystko opowiesz. Znikaj. Pomówmy o książce. Książka. Tylko na niej ci zależy. Nadal chcesz, żebyśmy my ją wydali? Chcesz tego? A jeśli powiem, że tak, pod warunkiem, że zostaniesz ze mną i tylko ze mną? Tego się nie spodziewałem. Szantaż? Oczywiście. Czemu nie? Gadają, że jestem gorsza od granych jędz. Niespodzianka. To prawda. Jesteś wspaniałą kobietą. Seksowną i dowcipną. Ale bez ale, nie chcę tego słuchać. Ale posłuchaj. Bawiliśmy się bez zobowiązań i było świetnie. Jednak teraz jest inaczej. Mówiłaś, że tego chcesz, lecz zmieniłaś zdanie. Nie mogę być z tobą dla zysku jak żigolak, bo chcę mieć twoją książkę. To niegodne nas obojga. Wszystko zepsułam. Niestety zakochałam się w tobie. Drań. Myślałam, że jestem uodporniona. Jeśli chcesz, zniknę z twojego życia. Bez książki i bez wyrzutów. Ty zdecyduj. Na razie zawieszam wszelkie koszty związane z Silvaną. Co się stało? Wyszła zdruzgotana biedaczka. Co on jej zrobił? Wybacz, ale twój brat to drań. I egoista, jak wszyscy faceci. Mnie nie wliczaj, znasz moją historię. Marcos to bawidamek. Pozwól, żebym sama obrażała brata. Proszę. Cześć. Sądząc po minach, nie wychwalaliście mnie. Co z książką? Udało ci się pomówić z Silvaną? Tak. I co? I? No co? Wydamy książkę. Jesteś boski. Nigdy cię nie krytykowałem. Gdybym lubiła facetów, ucałowałabym cię w usta. Spokojnie. Wyobrażam to sobie. Obezwładniłeś się urokiem taniego podrywacza. Nie. I nie jestem już jej narzeczonym. A kim? Rogaczem. Nasz szef to rogacz. Silvana ogłosiła, że ma nową miłość. Jest na Plotka TV. Na kogo go zamieniła? Na partnera z telenoweli. Pabla Sancheza? Tak. Myślałem, że to gej.
Ostrożnie? Przepraszamy. Punkt dla Brazylii. Tu jest cudownie. Uwaga. Paparazzi po prawej. Z tej mam lepszy profil. Dzięki, że pomogłeś mi zachować godność. Ja ci dziękuję. Agent pozwoli mi ujawnić orientację w telenowelach puszczanych nocą. Może przedtem się pobierzemy. Zaleją nas sponsorzy. Zakład? Chodź, jesteś jeszcze smutna przez Marcosa? Marcos, a kto to? Wyczerpuje pana ta chemia. Bardzo. Ma mi przedłużyć życie, ale czy jest tego warta? Oczywiście. Każdy dzień życia jest ważny. Tyle możemy zrobić w jeden dzień. Poprosiłem o zmniejszenie dawki leków. To nie zakłóci kuracji? Chcę znów chodzić na własnych nogach, pójść z tobą na Feijoadę w Cascide Ramos. Wtedy będzie warto żyć. Wejdziemy tam pod rękę i jeśli pan osłabnie, podtrzymam pana. Wstrętny smak. Przynieś mi proszę sok ananasowy. Lekarz mówi, że pomaga. Zaraz wracę. Dziękuję. Koniec, moi mili. Silvana Nolasco i wydawca Marcos Prado Monteiro nie dzielą już łoża. Ale celebryci, jak widać, nie lubią tracić czasu. Silvana i jej partnera z najnowszej telenoweli połączyła gorąca miłość. Tak między nami, biedny ten Marcos. Od narzeczonego do rogacza w parę tygodni. Nosił wilk razy kilka. To okropne, że Marcos zranił tyle kobiet. Teraz jego kolej. Myślicie, że cierpi? Nie. Zaraz inna wpadnie w jego sieci. Czemu mówisz to w moją stronę? Wszyscy już wiedzą, że miałaś romans z Marcosem. Poza biednym panem Albertem. Nie podoba mi się, że obgadujecie moje życie i plotkujecie. Idę, mam co robić. Pan Alberto czeka na sok. A niech mnie. I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God, when I come home, I'll never let go. Zasłużyłem na to. You pull me close, guiding me home. Zaczekaj. Zostań. Życie jest krótkie. A moje tym bardziej. Weź się w garść, nie pora na takie myśli. Zaczekaj. Dzień dobry, porozmawiajmy. Zawsze pływasz w bokserkach? Zwykle bez, ale chcę uszanować dom ojca. Ty nikogo nie szanujesz. Świetnie, jest w gaciach. Pokłóciłaś się z Ramonem. Przeze mnie? Także. Powiedziałam, że byłam z mężczyzną, ale nie mówiłam, że z tobą. Tamta noc narobiła szkód. Wiele.
Doskonale. Paloma? Nie. To ja. Wróciłem wcześniej i sprawdzam, jak się ojciec czuje. Czułem się świetnie. Gdzie Paloma? Poszła po sok. Jest w ogrodzie, gawędzi z Marcosem. Znowu nagada jej głupot. Może wspominają dawne czasy? Nie mają wspomnień. Poznali się w tym domu. Ojciec się myli. Poznali się w Buzios. I to w bardzo intymny sposób. Jesteś odrażający. Nie masz nic lepszego do roboty niż ją szkalować? Ja ją szkaluję? Niech ojciec sam ich zapyta. Mówili o tym w Plotka TV. Twoja była ma już innego. Nie szkodzi, zaręczyny były na niby. Sylwanie zależało na promocji, nie na książce. Byłeś z nią z wyrachowania? Brzmi to gorzej niż faktycznie było. Nigdy nikogo nie kochałeś. Miłość to wymysł poetów. Wiem tylko, że kogoś pragnę, jak ciebie teraz. I widziałem, jak na mnie patrzyłaś. Arogant. Jak patrzyłam? Z pożądaniem. Jak wtedy w Buzios. Pod moim nosem. Naprawdę jesteście kochankami. W następnym odcinku. Wiem, dlaczego się na mnie boczysz. Nic mnie nie łączy z twoim tatą. Uratował mnie tylko w groźnej sytuacji. Wiecie o tym. Tak, na boisku z Vaginho. A ty jesteś taka wdzięczna. Nie, już dość. Muszę się pozbyć Krawcowej. A ty mi pomożesz. Twierdzisz, że wcale mnie nie pragniesz? Że co, zarozumialcu? Pokażę ci. Wersja polska TVN. Tekst Dominika Kmiecik-Mikali. Czytał Andrzej Leszczyński. Tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém.